Czy wiesz, że po co udzielać sakramentu chorych? Słuchajcie, z tym sakramentem wszyscy mamy ogromny, ogromny problem. Dlaczego? Dlatego, że przez wiele lat pokutowało, że to jest ostatni sakrament, ostatnie namaszczenie. I nie ukrywajmy, ludzie się boją przyjmować ten sakrament. Ale gdy popatrzymy, jakie jest jego znaczenie i po co go udzielać, nagle się okazuje, że on naprawdę może dużo zmienić w naszym życiu. Pierwsza rzecz, on ma nas umocnić. Ma nas umocnić nie tylko w wierze, ale także w nadziei, także w zdrowiu. Jeśli ktoś choruje, zostanie namaszczony sakramentem namaszczenia chorych, tym olejem chorych, to nagle się okazuje, że wiele osób odzyskuje zdrowie. Jak byłem na jednej z parafii, w nocy zostałem wezwany do szpitala. Okazało się, że przyjęli kobietę, która była z ciężkim zawałem. No i lekarze zajmowali się nasożeniem, pomagali jej. I w pewnym momencie lekarz, którego bardzo lubię, powiedział: dobra, wszyscy odchodzimy, teraz jest chwila dla księdza, bo my tej pani już nie pomożemy. I faktycznie udzieliłem sakramentu namaszczenia chorych, no i poszedłem spać. Okazało się, że kilka dni później kapelan, który był zawsze odpowiedzialny za ten szpital, musiał pilnie wyjechać, dostałem gratis, czyli mogłem pójść z Komunią Świętą. Poszedłem z Komunią Świętą, spotkałem tego lekarza i mówię: niech mi pan powie, co się stało z tą kobietą. Mówi: nie słyszał ksiądz? Mówię: no nie. Okazało się, że zaprowadził mnie na salę, gdzie pani była zdrowa. Ona dochodziła do siebie po ciężkim zawale. I gdy zapytałem go, jak to jest możliwe, on mówi: przy księdza nie wiemy, nie potrafimy tego logicznie wytłumaczyć. Wiemy, że ona nie miała prawa przeżyć. Wiemy, jakie były wyniki. Natomiast po udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych jej stan zaczął się poprawiać. I jak dobrze pójdzie, za kilka dni wróci do swojego domu. I dla mnie wtedy był to ogromny szok, że to faktycznie jest sakrament umocnienia, zdrowia, którego każdy z nas potrzebuje. Przede wszystkim także pamiętajcie, że ten sakrament ma nas umocnić do tego, byśmy byli bliżej Chrystusa. A jednocześnie każdy chory najlepiej to wie, że gdy jest słaby, gdy jest mu ciężko, kiedy nie radzi sobie ze swoją chorobą, to bardzo mocno łączy się z męką Pana Jezusa. I wiem, że to jest stare jak świat i wszyscy się z tego niestety śmieją, że jak może Bóg wiedzieć, jak cierpieć? Wie, bo sam przeżył to wszystko na krzyżu i on doskonale rozumie każdego chorego, cierpiącego, że on po prostu potrzebuje, by nie być samotnym. I tak samo wielu chorych niestety mówi wprost: czuję się totalnie niepotrzebny. Rodzinie nie pomagam, jestem tylko ciężarem, najlepiej, żebym umarł. Ale to jest totalna bzdura. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajcie, że wasze cierpienie, drodzy chorzy, bardzo często pomagają wspólnocie Kościoła. Zobaczcie, co wy robicie. Potraficie swoje cierpienie ofiarować w intencji tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Modlicie się nieustannie o nawrócenie dla swoich bliskich, za swoje dzieci, wnuki, za swoich współmałżonków, ale także modlicie się za wspólnotę Kościoła. I jestem przekonany, że wspólnota Kościoła byłaby dużo bardziej uboższa, gdyby nie wasza ogromna ofiara. I tutaj, z tego miejsca, w tym odcinku, chciałbym wam podziękować za to, że to robicie. Dlaczego? Dlatego, że już kilka razy się przekonałem o tym, że jak idę do chorych i słyszę: proszę księdza, dzisiaj bardzo mnie boli, ale za księdza to ofiarowuję, to ja nagle sobie myślę: Boże, przecież ja mam takie wspaniałe życie, nie mam prawa, żeby narzekać, nie mam prawa być tym, który cokolwiek mówi złego. I ostatnia rzecz, co nam daje ten sakrament chorych, to jest przygotowanie na ostatnie przejście. Każdy z nas prędzej czy później umrze, doskonale to wiemy. Natomiast ten sakrament też sprawia, że jesteśmy bardzo spokojni. Wiemy, że zjednoczymy się z Panem Bogiem, a jednocześnie ten sakrament daje nam siłę, żebyśmy my po prostu mieli siłę walczyć ze zniechęceniem, z pokusami szatana, który będzie nam próbował wmówić, że nic już nam się w życiu nie należy, i takim totalnym zniechęceniem. Pan Bóg w tym czasie jest zwłaszcza z osobą chorą i cierpiącą. I wiem, że ten sakrament jest bardzo trudny, natomiast chciałbym, żebyście sami powiedzieli, jakie jest wasze doświadczenie spotkania z osobami chorymi, z sakramentu namaszczenia chorych, a może sami zostaliście uzdrowieni przez ten sakrament. Napiszcie do nas, czy to przez maila, czy to w komentarzach. I do zobaczenia w następnym odcinku. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dam wam przykład z mojej parafii. Mówiłem! Dwa odcinki temu mówiłeś. Ale to Jordan podawał, więc to mógł nie wiedzieć. Dobra. Irytujący przyjaciel.